Dorota Łosiewicz, studio w Polsce.pl. To kolejna odsłona naszego poranka, teraz już właściwie przedpołudnia. Witam Państwa bardzo serdecznie, ze mną Aleksander Majewski, a to znaczy, że porozmawiamy o tym, co dzisiaj na portalu w polityce.pl. Poznaliśmy termin wyborów. Pan premier ogłosił termin wyborów. Kiedy pójdziemy głosować? Dzień dobry, kłaniam się. Tak, już to nastąpił ten moment. 21 października Polacy będą zmierzać do urn. Lud pracujący miast i wsi zdecyduje, kto będzie ich wybrańcem na tym najniższym lokalnym szczeblu, tym szczeblu najbliższym ludzi, można powiedzieć. To jest pierwsza tura, natomiast druga tura 4 listopada. Także to są dzień przed moimi 40 urodzinami, chyba zapamiętam ten dzień. 40? Wszędzie gdzieś było w 20, jakaś 20 się przewijała. Ale widać, że ktoś sprawił ci taki prezent właśnie tak. Ale to będzie przed, to jeszcze damy radę zagłosować jeszcze, tak. I się pobawić. I ale to znaczy, to, że pan premier ogłosił wreszcie termin wyborów, znaczy tyle, że kampania wystartowała. Kampania wystartowała. Patryk Jaki już zaprezentował swoje hasło wyborcze. I to jest w tej chwili czołówka portalu w polityce.pl. Ambitna i uczciwa Warszawa. No ja myślę, że to jest dobry skrót do kampanii wyborczej Patryka Jakiego, czy też prekampanii. Dobre podsumowanie prekampanii, rozpoczęcie kampanii wyborczej. Ambitna, no bo trzeba być ofensywnym w tej kampanii, w tej retoryce wyborczej. Natomiast uczciwa, myślę, że to dobre podsumowanie działań Patryka Jakiego w komisji weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Ja myślę, że ta uczciwość będzie hasłem, który będzie wnoszony, wciągany na sztandary przez Jakiego i jego otoczenie, z tego względu, że to będzie ta oś sporu między Jakim a Rafałem Trzaskowskim, który jest znany jako pomazaniec Hanny Gronkiewicz-Waltz, jako jej następca, który wchodzi w jej buty. No jak wiadomo, sprawowanie urzędu w tych szpilkach przez... wyglądał, wiesz, jeszcze by dał radę skakać na trampolinie. Nie będzie dobre. No niektórzy lubią takie ekscesy, chociaż chyba z polskiej sceny politycznej już zniknęli. Skoro powiedzieliśmy, jak brzmi hasło wyborcze Patryka Jakiego, to może powiedzmy, jak brzmi hasło wyborcze Rafała Trzaskowskiego, choć nie jest to oficjalne hasło, ale takie prehasło. Mam powiedzieć, czy ty powiesz? Prosimy, walka z faszyzmem zawsze ładniej brzmi w ustach kobiety. Będę rozwiązywał kolejne marsze. Z grubsza o to chodzi. Kolejne marsze niepodległości oczywiście. Chyba tak może brzmieć hasło wyborcze Rafała Trzaskowskiego, ponieważ taka jest zapowiedź. Marsze patriotyczne, wszelkie inicjatywy zazwyczaj inicjowane przez środowiska narodowe w oczach Rafała Trzaskowskiego są przejawem jakiegoś faszyzmu, rasizmu. Tak przynajmniej traktuje jego słowa, ponieważ wydaje się, że Rafał Trzaskowski reprezentuje takie schematyczne myślenie. Myślenie związane z kierunkiem na rzuconym chociażby przez Gazetę Wyborczą, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, etc., etc., w myśl którego pewne symbole, pewne odniesienia historyczne do polskiej tradycji ruchu narodowego, no są już z automatu traktowane jako przejaw faszyzmu, antysemityzmu, rasizmu, etc., etc. Mnie tylko zastanawia, że ci przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, nie tylko Rafał Trzaskowski, akurat chociażby w przypadku neonazizmu rozpanoszonego na Ukrainie, bo tak to trzeba należeć, są akurat wyjątkowo pobłażliwi. Mówi o ukraińskiej wrażliwości, o tym, że należy zrozumieć ich tradycje, i wówczas, kiedy sytuacja jest naprawdę dramatyczna, szokująca, to ich nie bulwersuje. Natomiast polski nacjonalizm, który jest, trzeba przyznać, nacjonalizmem chrześcijańskim, oderwanym od tego pogańskiego dziedzictwa, jak w przypadku chociażby nazizmu w Niemczech, no tutaj to wzbudza ich wielkie oburzenie, wielkie niewiele kontrowersje. Niewiele ma wspólnego z faszyzmem, to o czym ty mówisz, ale może jeszcze w takim razie przytoczmy wypowiedź Rafała Trzaskowskiego na temat pani Ewy Gawor, której przeszłość polityczna wzbudza duże emocje. Pani, która teraz w ratuszu odpowiada za bezpieczeństwo, odpowiada także za to bezpieczeństwo w systemie minionym, jak się okazuje, i to rodzi kolejne konsekwencje. Okazuje się, że na przykład szkolona była przez osobę, która ściągnęła na Marsz Niepodległości niemieckich bojówkarzy. I to wszystko jakby trzyma się kupy, pokazuje,
pewien obraz rzeczywistości i co Rafał Trzaskowski mówi o Ewie Gawor. Może PiS robić wszystko, zlustrować wszystkich ludzi w ratuszu i tak nie zakryje tego skandalu, który się odbył 1 sierpnia na ulicach Warszawy. Nie ma tutaj światłocieni. Jakiż to skandal odbył się 1 sierpnia na ulicach Warszawy? Poza tym, że ktoś miał na koszulce logo z przekreślonym sierpem i młotem, rozumiem, że panią Gawor to mogło zirytować, bo to jest jej przeszłość. Dla tych ludzi wszelkie oznaki jakiegoś patriotyzmu, podkreślania swojej tożsamości w stylu narodowym, bo tam chodziło o przekreślony sierp i młot, ale również mieczyki Chrobrego, falangi, czyli te symbole związane z ruchem narodowym, dla tych ludzi od razu są, rodzą skojarzenia właśnie z faszyzmem, z nazizmem, etc., etc. Ba więcej, dla pani Gawor chociażby ustawienie szyku już łączyło się z manifestacjami, z demonstracjami nazistów w latach 30. XX wieku. No widać, że jest pewne skażenie. Jak w tym dowcipie, poczekaj, że mnie skopała, jak to było, że przychodzi erotoman do lekarza i pan doktor pyta, rysuje kółko, z czym to się panu kojarzy? No, z nieubraną kobietą. A to kolejna tam kreska, z czym się panu kojarzy? Z nieubraną kobietą. Panu się wszystko kojarzy, a kto mi te wszystkie świństwa pokazuje, no to tak mają oni, że im się wszystko kojarzy po prostu. To jest właśnie ta analogia, ale nic dziwnego, że tym środowiskom wszystko się kojarzy, jeżeli korzystają pełnymi garściami z dorobku takich stowarzyszeń jak Nigdy Więcej, które często na swoje brunatne listy, do swoich brunatnych ksiąg wciąga często ludzi Bogu Ducha winnych, ludzi, którzy jakoś odnoszą się do dziedzictwa obozu narodowego i od razu są klasyfikowani jako spadkobiercy Hitlera, Mussoliniego i tak dalej, i tak dalej. I podkreślam, z drugiej strony jest wielka pobłażliwość dla rzeczywistego neonazizmu, banderyzmu na Ukrainie. To prawda. Skoro jesteśmy przy wyborach, to przejdziemy teraz do wyborów innych, ale także zbliżających się wielkimi krokami, to wybory do Parlamentu Europejskiego. Wielkie zaskoczenie. Były prezydent Bronisław Komorowski deklaruje, nie będę startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dlaczegoż to, cóż takiego się stało, że pan prezydent postanowił odrzucić no, całkiem niezłą parlamentarną pensję? Majestat nie pozwala. Jeżeli Bronisław Komorowski, tylko majestat nie pozwala, nasz drogi hrabia widocznie dalej woli świecić przykładem jako nobliwy mąż stanu, który jest z daleka od tego demokratycznego błotka, od tego polskiego podwórka, woli zdecydowanie recenzować sytuację polityczną niż stać się jej aktywnym uczestnikiem. Ja obawiam się, że może powraca temat przejechanej czy też nieprzejechanej ciężarnej zakonnicy na pasach. Ja myślę, że młodszy kolega Bronisława Komorowskiego, Rafał Trzaskowski, doskonale mu o tym przypomina. Ja myślę, że Bronisław Komorowski znów przypomniał sobie o lekcji, jakiej udzielił mu Andrzej Duda w 2015 roku. A może to jest po prostu tak, że nikt nie chce zaproponować Bronisławowi Komorowskiemu startu w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, no bo po prostu wszyscy się boją powtórki z rozrywki. To nie jest tak, że pan prezydent mówi, nie, ja nie będę, ja mam tu swoją ciepłą posadkę, tylko po prostu nikt mu nie proponuje, no bo jakby to powiedzieć, już to przerabialiśmy. Maska enfant terrible rzeczywiście do Bronisława Komorowskiego idealnie pasuje. Może być kulą u nogi dla swojego obozu politycznego, być może przestrogą też jest kazus Aleksandra Kwaśniewskiego, który raz po raz był wyciągany jako ten nobliwy mąż stanu, który miał być lokomotywą, miał być marką, która pociągnie za sobą swoje dawne środowisko polityczne, a tak się nie działo. Wystarczy wspomnieć kampanię Lewicy i Demokratów z 2007 roku, kiedy to Aleksander Kwaśniewski miał być taką lokomotywą, okazał się wielką kompromitacją dla tego środowiska. Wystarczy wspomnieć ostatnią kampanię do Parlamentu Europejskiego, gdzie również Aleksander Kwaśniewski miał być wyniesiony na sztandar jako pewna ikona środowiska lewicowego, no a tymczasem skończyło się na jakichś bełkotliwych wypowiedziach, znowuż w stylu daj mi odpowiedzieć, ja znam odpowiedzi na te wszystkie pytania. No, mogłoby się okazać, że Bronisław Komorowski zamiast wielką lokomotywą byłby tym wielkim żyrandolem, który z hukiem by spadł po prostu i wszystkich przygniótł zamiast za sobą chociaż nie mają wąsów, więc jest nowa twarz przynajmniej. Nowa twarz, ale żyrandol stary. Jak to pogodzić? Zaskakująco niski wyrok dla Najsztuba unieważniony.
To kolejna informacja na portalu w polityce.pl. Skandalicznie niski wyrok dla Piotra Najsztuba unieważniony. Sąd rejonowy w Piasecznie przyjął sprzeciw prokuratury. Będzie nowy proces w sprawie potrącenia kobiety na pasach. Ruszy bez zbędnej zwłoki, zgodnie z artykułem 506 KPK. Paragraf 3. Tak, paragraf tak. 3, tak jest. Rzeczywiście doszło do takiej sytuacji. Niektórzy powiedzą, sprawiedliwości stało się zadość, bo rzeczywiście skazywanie w takiej sytuacji na karę grzywny, która dla dziennikarza z takim dorobkiem już tyle lat funkcjonującego na rynku, no jest, że tak powiem, bardzo, bardzo nikłą karą i nie jest zbyt odczuwalna wobec takiego przewinienia. Natomiast moim zdaniem sytuacja jest smutna, bo gdybyśmy nie mieli do czynienia ze znaną osobą, kiedy nie doszłoby do takiego nacisku społecznego w tej sytuacji, nacisku mediów, oburzenia wyrażanego w tychże mediach, to być może Najsztubowi czy innemu i Ksińskiemu czy i Grekowskiemu by się upiekło. Warto zwrócić uwagę, że polski wymiar sprawiedliwości w dalszym ciągu po prostu nie działa, o czym możemy przekonywać się sami na własnej skórze. Że instytucje działają powoli, że sąd jest wreszcie pobłażliwy w sytuacjach, w których nie powinien być pobłażliwy. Wystarczy, że trafia na osobę, która doskonale potrafi korzystać z systemowych luk, jakie panują. Ja myślę, że Najsztub ma na tyle rozumu, żeby z tych luk skorzystać, no bo kara grzywny jest śmieszna. I to kolejny argument za reformą wymiaru sprawiedliwości. Do wejścia na portal w polityce.pl zachęcał państwa Aleksander Kwaśniewski. O, dziękuję. Widzisz, ale mi namieszałeś w głowie, Aleksander Majewski. Bo ty ciągle o tym Kwaśniewskim i o tym Kwaśniewskim. Wodą podkreślam. Aleksander Majewski, portal w polityce.pl, dzisiejszy wydawca. Zapraszam państwa na rozmowę Marcina Fiołka z Piotrem Glińskim, wicepremierem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Ja już państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję ci, Aleksandrze. Majewski. Dziękuję. Dziękuję.